dobry. Witamy Państwa w drugim odcinku naszej wędrówki szlakiem zabytków Szczelina. Tym razem poświęconemu kościołowi parafialnemu i zabudowaniom klasztornym. Przed kamerą Jacek Dziedziński, za kamerą Eugeniusz Kozłowski. Wobec tego zaczynamy. Stoimy przed zabytkowym zespołem złożonym z kościoła parafialnego i przylegającym do niego od południa budynku klasztornym. Był tutaj kiedyś zakon świętej Klary. Chodzi o klaryski, czyli żeńską gałąź zakonu franciszkańskiego. Zakon ten został założony już w 1295 roku, czyli 3 lata po lokacji miasta, przez Wolka I Świdnickiego. Był to zakon elitarny. Świadczy o tym fakt, że spośród 10 opatek tego zakonu, aż 6 to piastowskie księżniczki. Klaryski szczelińskie odegrały ważną rolę w życiu gospodarczym i utrzymaniu polskości tych ziem. Funkcjonowała tutaj szkoła i najprawdopodobniej także skryptorium, czyli pomieszczenie, w którym ręcznie przepisywano księgi. Przez ponad ćwierć tysiąclecia swego istnienia zakon ten dorobił się sporego majątku. Posiadał 12 wsi, 7 młynów, 2 folwarki, 2 stawy rybne i duży ogród warzywny. W okresie reformacji, a dokładnie w 1540 roku, klasztor został zlikwidowany. Opuszczony budynek spłonął w czasie wielkiego pożaru miasta w 1548 roku. Prowizorycznie zabezpieczony, pełnił później funkcję spichlerza miejskiego. Ponownie uległ spaleniu w czasie wojny 30-letniej. W 1689 roku gospodarzami obiektu zostali augustianie przybyli do Szczelina z Wiednia i to oni zajęli się odbudową zarówno klasztoru, jak i kościoła, która została zakończona w roku 1707. W 1811 roku augustianie po sekularyzacji zakonu opuścili miasto, a budynek klasztorny pełnił funkcję lazaretu wojskowego. Od 1842 roku natomiast do dzisiaj kościół pełni funkcję kościoła parafialnego. W 1895 roku część klasztorną obiektu przejęły siostry Boromeuszki, które mieszkały tutaj do 2007 roku. W latach 20. XX wieku w budynku klasztornym funkcjonowała prywatna klinika, w której pracowały wspomniane siostry Boromeuszki. W 1945 roku, w ostatnim roku II wojny światowej, świątynia doznała poważnych zniszczeń. Między innymi zburzona została wieża kościelna. Odbudowę zakończono dopiero w 1956 roku. Kościół z zewnątrz zachował kształt nadany mu w XV wieku. Zbudowany z miejscowego granitu na planie krzyża z wydłużonym prezbiterium. Jest orientowany, to znaczy prezbiterium jest skierowane ku wschodowi. W całości wzmocniony przyporami. Ma więc cechy gotyku. Świadczą o tym nie tylko bryła budynku, przypory, witraże, ale także odkryty niedawno typowy ostrołukowy portal prowadzący kiedyś do nawy bocznej. Na podstawie odkrytych niedawno planów projektowych w archiwum kościelnym wiemy, że tutaj z tyłu na początku XX wieku planowana była budowa wysokiej wieży. Pewnie z powodów wojennych ten plan nie został jednak zrealizowany. Zanim wejdziemy do świątyni, zatrzymujemy się na chwilę w ogrodzie przykościelnym, a właściwie kalwarii. Na uwagę zasługują tutaj pozostałości po pręgierzu wspomniane w pierwszym odcinku, który stał przez setki lat przy rotundzie świętego Gotarda oraz pomnik ojca świętego Jana Pawła II odsłonięty w 2006 roku. Bryła kościoła jest gotycka, natomiast wyposażenie wnętrza już barokowe. Ołtarz główny,
stalle, ambona, ołtarze boczne tworzą jednolitą, bardzo ciekawą kompozycję. Ołtarz główny powstał w pierwszej połowie XVIII wieku. Jest dziełem znanego śląskiego rzeźbiarza Jana Józefa Klima. O detalach architektonicznych ołtarza i o innych miejscach opowie nam ksiądz Wiesław Wawrzynów. Ołtarz główny składa się z trzech części. Na samej górze mamy oko Bożej Opatrzności. Kościół jest zorientowany. Rano o godzinie 7 to oko Opatrzności przez promienie słoneczne padają na wiernych, którzy są w głównej nawie. Oko Opatrzności otaczają aniołowie, putta, a także cztery cnoty kardynalne. Poniżej znajduje się krzyż barokowy, który jest centrum i tytułem tego kościoła. I poniżej znajduje się nadstawa, w której znajduje się tabernakulum, a także relikwie Krzyża Świętego. Nadstawa zwieńczona jest puttami i świętym Janem Chrzcicielem, który wskazuje na Chrystusa, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Krzyż Chrystusa otaczają święty Jan Apostoł, umiłowany uczeń Chrystusa, święta Monika, z drugiej strony znajduje się krzyża święty Augustyn i na końcu filarów znajduje się święty Józef, ojciec opiekun Pana Jezusa. W nadstawie ołtarzowej, w miejscu, gdzie znajduje się relikwiarz, mamy taką ciekawostkę. Te tła, które są za relikwiarzem, zmieniają się łącznie z rokiem liturgicznym. Mamy tło złote, mamy tło czarne i mamy tło zielone. W tej chwili znajduje się tu relikwiarz. Prawdopodobnie augustianie również wystawiali tutaj Pana Jezusa w monstrancji w Najświętszym Sakramencie. Tło zielone. Tło czarne używane w Wielkim Poście. I tło złote. Znajdujemy się za ołtarzem głównym. Pod ołtarzem jest miejsce, gdzie wylewano wodę, która odparowała sobie po mszach świętych, po liturgiach. W ołtarzu także znajdowały się szafki, w których przechowywano różne rekwizyty potrzebne do mszy świętej. W koszu ambony znajdują się czterech doktorów kościoła: Ambroży, Augustyn, Hieronim i Grzegorz. Baldachim zwieńczony jest postaciami dwóch półaniołów oraz symbolem Ducha Świętego Gołębicy, oświecającego kaznodzieje w czasie przepowiadania Słowa Bożego. Na górze baldachimu znajduje się czterech apostołów oraz Mojżesz, a na globie zasiada Bóg Ojciec i Syn Boży. Ambona symbolizuje działanie Trójcy Świętej, która obwieszcza, objawia swoją obecność w życiu i działalności Kościoła. Przed nami ołtarz neobarokowy, w którym umieszczony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obok tego ołtarza, idąc dalej, znajduje się ołtarz Matki Bożej Pocieszenia. W głównym obrazie
tego ołtarza nadanie reguły świętemu Augustynowi. Znajdujemy się teraz przed ołtarzem świętego Józefa. Tematem głównym jest śmierć świętego Józefa. Obok znajduje się ołtarz piety z aniołami trzymającymi Arma Christi. Za ołtarzem znajduje się balkon, na którym chore zakonnice mogły uczestniczyć we mszy świętej, a za konfesjonałem dziś zamurowane zejście, aby mogły przyjąć komunię świętą. Znajdujemy się na emporze organowej, na której znajdują się organy naszego kościoła parafialnego, składające się z 23 głosów, dwóch głosów językowych, typowo głosów koncertowych. Obecnie znajdujemy się na sklepieniu kościoła. Widzimy po zakończeniu okien, które znajdują się na strychu kościoła, że kościół miał o wiele wyższe okna i był o wiele wyższą budowlą. Znajdujemy się w zachrystii, w której zostało wyposażenie z czasów augustiańskich, te barokowe meble wykonane przez brata Bernarda. Jak za chwilę zobaczymy, z trzech stron otacza nas klasztor, z czwartej strony kościół. Znajdujemy się w wewnętrznym ogrodzie klasztornym, który był wyposażony w studnię. Można powiedzieć, było to samodzielne miejsce życia i kontemplacji, odcięte murami klasztoru i kościoła od świata zewnętrznego, gdzie zakonnicy w czasie dni pokutnych mogli wychodzić, aby odpocząć na świeżym powietrzu, aby kontynuować swoje rozważanie zbawczych tajemnic męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W życiu parafialnym i nie tylko, zwłaszcza w małych miejscowości takich jak Strzelin, ważną rolę odgrywają proboszczowie, gospodarze i duchowi przewodnicy. Warto wspomnieć przy tej okazji powojennych proboszczów naszej parafii. Księdza Władysława Michałkiewicza, księdza Jana Tympalskiego, księdza Dionizego Pityńskiego, księdza Jana Kisza. Obecnym proboszczem jest ksiądz Andrzej Porębny. Każdy z nich dołożył swoją cegiełkę zarówno na rzecz naszej świątyni, jak i wspólnoty parafialnej. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy księdzu proboszczowi za umożliwienie zwiedzania i księdzu Wiesławowi przede wszystkim za bardzo ciekawą opowieść. Do zobaczenia.